Kawusie w rączkach, komputerki lub telefoniki odpalone, bo zaczynamy nowy filmik. Filmik, w którym opowiemy o infantylizacji społeczeństwa i zdziecinniałych dorosłych. Zacznijmy od języka. W sklepie płacimy pieniążkami za chlebek z rabacikiem. Potem lecimy do domku na zupkę. W międzyczasie dzwonimy do psiapsiłki i opowiadamy, jaką piękną bluzeczkę kupiliśmy, kochana. Czemu ma służyć infantylizacja języka? Swe źródło ma w pierwszych kontaktach z rodzicami i innymi dorosłymi, którzy nachylając się nad kołyską, szczybioczą słodko do dziecka. Boże, jakie niesłodkie ten dzieciak, kochany, malutki, takie usteczko, jaczko, takie kochane, malutkie. Ma to wówczas sens, bo dziecko jest tak rozkoszne, tak urocze, że budzi w nas pokłady czułości i troskliwości. Zresztą nie przypadkiem, natura specjalnie tak to wymyśliła, żeby zapewnić bezpieczeństwo małym szkrabom. Zauważcie, że nie tylko dzieci, ale również inne małe istoty, kocięta, szczenięta, źrebięta, cieloczki, lwiątka są zawsze takie urocze i takie rozkoszne. Wszystko po to, żeby wzbudzały w otoczeniu czułość i troskę i nie zostały zostawione na pastwę losu i pożarcie drapieżnikom. W pewnym momencie nadchodzi czas, w którym przestajemy używać zdrobnień. Ja na przykład jako mama 2,5-letniego syna już od co najmniej 1,5 roku mówię do niego normalnie, po ludzku. Nie mówię który kolor ci się podoba, tylko który kolor ci się podoba. I wiem, że on też tego oczekuje, żebym w dobry sposób wypowiadała słowa, co pozwoli mu się nauczyć języka polskiego. A skoro o polszczyźnie mowa, zapraszam wspaniałą rozmówczynię, propagatorkę poprawnej polszczyzny, niezastąpioną Paulinkę Mikułę z kanału Mówiąc Inaczej, która wyjaśni nam, dlaczego używamy zdrowia. Hej Natalka, Paulinka jest jeszcze spoko, ale Paulinko? Jeśli zaś chodzi o zdrobnienie, czyli deminutyw, to jest to wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu, oznaczający rzecz albo osobę mniejszą od tej nazywanej wyrazem podstawowym. Zdrobnień używamy z kilku powodów. Na przykład, by wyrazić swój emocjonalny stosunek do kogoś. Na tej zasadzie zakochani całują swoje usteczka, noski, czułka, rączki, stópki. Zakochanie to specyficzny stan, przypominający narkotyczne upojenie, więc wtedy dziwne rzeczy się wygaduje. Chlebuś, chyba zaraz posmaruję go masełkiem. Moje pieniążki, pieniążki. Gdy jednak lokujemy swoje serdeczne uczucia w przedmiotach, może to dziwić. Czasem celem zdrobnienia jest zdeprecjonowanie drugiej osoby. Na przykład zazdrosny mąż może powiedzieć żonie, która wróciła z imprezy: o, Natalka, wreszcie w domku, witamy! A co to takie przekrwione oczka? W takiej sytuacji celem zdrobnienia jest wyrażenie ironii, kpiny bądź lekko pogardliwego stosunku do obiektu. O, pomidorek i jabłuszko, ktoś tu chyba po tonie ciasteczek musi przejść na dietę. Zdrobnienie może mieć też na celu zaklęcie rzeczywistości. Na przykład, mam pytanko, czy nie miałbyś nic przeciwko temu, żeby przez kilka miesięcy pomieszkała z nami moja mamusia? Pytanko, problemik, kłamstewko nie brzmią już tak poważnie jak pytanie, problem, kłamstwo. Słuchaj, bo jest taki problemik. Dałam twój portfelik do zabawy naszemu synkowi i wyrzucił go z naszego 10. piętra. A może infantylizacja języka jest częścią szerszego procesu infantylizacji społeczeństwa? Czyli dążenia do tego, by być dzieckiem, by nie być dorosłym. Wiecie, jaki jest najpopularniejszy produkt XX i XXI wieku? Zastanówcie się.
taki, do którego wszyscy dążą, którego każdy pożąda, z którym każdy ma jednoznacznie pozytywne skojarzenia. Młodość ma tak silną pozycję, że już nawet nie wnikamy, dlaczego tak bardzo do niej dążymy, dlaczego tak bardzo chcemy ją zatrzymać, dlaczego tak płaczemy nad myślą o tym, że ją utraciliśmy albo że ją wkrótce utracimy. Niedawno słyszałam reklamę w radiu, która informowała, że już po 25 roku życia zaczynają się pierwsze zmarszczki. Nie dopuśćmy do tego. Serio? No ja w tym roku skończę 38 lat, więc dla mnie 25-latek to jest okaz młodości, ale myślę, że jednak nie poprzewracało mi się w głowie. Myślę, że w głowie poprzewracało się osobom, które chcą mówić, że człowiek po 25 roku życia powinien zrobić coś z naturalnym procesem starzenia się organizmu. No właśnie, samo słowo starzenie się ma już tak pejoratywne skojarzenie, tak jak młodość jest bezrefleksyjnie, bezdyskusyjnie wspaniała, pożądana, tak starość, starzenie się kojarzy nam się jednoznacznie z czymś złym, z czymś nieodpowiednim, z czymś, czego chcemy unikać. Moja teściowa, aktywna, uczestnicząca w życiu kulturalnym, inteligentna, oczytana, opowiadała mi, jak niedawno chciała zmienić po kilku latach użytkowania telefon. Sprzedawca zaprezentował jej model wielkości cegły i zaczął jej tłumaczyć tak głośno i wyraźnie, jak też trochę do dziecka, bo w pewnym momencie też starsi zaczynają być tak bardzo niepoważni, niczym dzieci, prawda? I zaczął jej tłumaczyć głośno i wyraźnie, że telefon ma 3 przyciski. Jeden przycisk służy do odbierania telefonów i dzwonienia, taka słuchaweczka. Drugi przycisk to może pani pisać SMS-y, czyli wiadomości tekstowe, ja mogę panią nauczyć. A trzeci przycisk do robienia zdjęć. I tak jej tłumaczył. I widząc zaskoczoną minę teściowej, która mając 75 lat, używa codziennie komputera, pisze maile, rozmawia na Skype'ie i on, dostrzegłszy jej zdziwioną minę, powiedział, dodał jej otuchy, mówiąc: poradzi sobie pani, naprawdę będzie dobrze. Amerykańska antropolożka kultury Margaret Mead wyróżniła 3 typy kultury. Kulturę postfiguratywną, w której dorośli uczą dzieci. Ukierunkowane na przeszłość, tradycje, starsi ludzie są łącznikami między przeszłością a teraźniejszością, są autorytetami, wprowadzają młodych w życie, uczą ich jak żyć oraz nie chcą dopuścić do zmian. Ale to już jakby temat na inny film. Drugi typ kultury to kultura kofiguratywna, w której zarówno starsi, jak i młodsi uczą się od swoich rówieśników. Tak jak kultura postfiguratywna była ukierunkowana na przeszłość, tak kultura kofiguratywna jest ukierunkowana na teraźniejszość. Natomiast trzeci typ kultury, kultura prefiguratywna, to kultura, w której to dzieci uczą dorosłych. Starsze pokolenia czują się zagubione, nie rozumieją współczesnego świata, nie nadążają ze zmianami, zwłaszcza za postępem technologicznym i uczą się od dzieci, dominuje przyszłość. Co ciekawe, Margaret Mead stworzyła ten podział jeszcze w latach 70., czyli kiedy nie było internetu. Wnusiu, wnusiu, wiesz, że kiedyś nie było internetu. Naprawdę? Ile minut? Podział stworzony przez Mead świetnie ukazuje dzisiejszą sytuację. Rzeczywiście jest tak, że wiele starszych osób jest zagubionych we współczesnym świecie. Ważne jest to, że oni tak naprawdę są gotowi na to, żeby się uczyć. Ja wiem mniej od moich córek, ale wystarczy, że mi powiedzą, nauczą mnie i ja już to rozumiem. Nie jestem wcale gorsza od nich. Nie jestem gorsza od młodych moich córek. Jest w nas bombardowanych takim przekazem, w którym na piedestał wystawiana jest młodość, że bycie już nie młodym albo starszym oznacza z góry straconą pozycję. Nie dość, że wizualnie mamy zmarszczki, patrzcie, jakie zmarszczki, mamy siwe włosy. Wyglądamy gorzej, ale serio, czy naprawdę gorzej? Po prostu inaczej wyglądamy. Zatrzymajmy młodość, róbmy tony operacji, używajmy tony kosmetyków, retuszujmy zdjęcia, a najlepiej w ogóle zamknijmy się w domu i nie wychodźmy.
Ale oprócz tego starszy też myśli gorzej, jest mniej sprawny intelektualnie i ma nudne życie, z pewnością nudne życie. Etosem infantylizacji jest umiłowanie łatwych przyjemności, a symbolem lalka Barbie, której życie upływa na nic nie robieniu, spotkaniach z przyjaciółmi, zakupach, otaczaniu się pięknymi gadżetami i takiej beztrosce. W nocy sobie śpię. Ja też. A w dzień sobie chodzę. Ja. W nocy sobie śpię. Jak kury. Ja też. A w dzień sobie chodzę. Ja. No śniadanie jem. Tak? A w sklepie kupuję. Tak? Super. Skąd się biorą te koszmary? Taki właśnie też przekaz dominuje z popkultury, z social mediów, z książek, z magazynów, z reklam. Bo tak spójrzmy na mojego syna 2,5-letniego. Dla niego najważniejsze jest, żeby zjeść dobre jedzonko, wypić smaczne picie, mieć fajnych ludzi obok siebie, czyli mamy, tatę, siostry i oddawać się fajnym zabawom. On nie myśli dalej. Bo jednym z celów infantylizmu jest zaszczepienie dorosłym dziecięcych cech, czyli beztroski, zabawy, hedonizmu i uwolnienia się od takiej odpowiedzialności i nudy. Tak. Realizuj swoje marzenia! Nie bój się być sobą! Ciesz się! Baw się, YOLO! Nie oglądaj się na innych! Nie mam nic przeciwko czerpaniu z życia radości, oczywiście, i realizacji swoich marzeń. Nie. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy jednak nie zatracili się w tym myśleniu, że dorosły, starszy znaczy zły. Życie składa się z obowiązków. Warto zrozumieć, że życie składa się również z dorosłych spraw. Tego, że musimy wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za życie bliskich osób, a także wyjść dalej poza siebie. Piszcie, co o tym wszystkim sądzicie, komentujcie, udostępniajcie film, subskrybujcie kanał Pauliny Mikuły i mój.